Chyba już się nam sturla. Ale nie dostaniemy żadnych dodatkowych glut. Ale nie szkodzi. To znaczy nie szkodzi, jeżeli będziemy mieli te 16. No. Tak by to wyglądało. No, nawet mamy jakiegoś albinosa. Ruchy 111, wow, ale mi się udało trafić. Tu mamy to, czerwony dywan. Zostawmy jeszcze ten czerwony dywan i zróbmy wyrwę. To nie błąd, tak miało być. No tak. Mamy dość ciekawą sytuację. Gdzie się wszyscy podzieli? Artysta malarz. Kto to może wiedzieć? Tak. To nie jest tak proste, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Owszem, możemy sobie zbudować. Ale, że tak powiem, mamy zebrać 6 glutów. No, więc musimy odczepiać. Powolutku. Glucięta. I w ten sposób zyskujemy. No. Na początku w ogóle nie umiałam tego przejść. Strasznie się z tym męczyłam. A to wcale nie takie trudne. Tylko trzeba trochę pomyśleć. Jupi! Jedziemy dalej. W ogóle... O. Znalazłeś gwizdek. Ludzie są zafascynowane jego dźwiękiem. Fajnie. W ogóle wolę, nie wiem czemu, wolę robić poziomy z tymi pięknotkami, tymi wielkimi glutami. Fajne są. Świzdu gwizdu, ucz się, ucz. O, nie lubię się uczyć. No, tu mamy jakiś wielki gwizdek i od tej pory możemy gwizdać. O! Prawda, że ładnie? I w ten sposób przywołujemy gluty. Fajnie, nie? Co tu nam pisze? Wygląda na to, że podążają za gwizdkiem. Jeśli pewnego dnia powstanie DVD z ich przygodami, jeden z glutów zapewne powie: ma się tę klasę. Klasyczny artysta malarz. O, tu mamy rurę. Tu musimy zbudować im ten, ale jeszcze musimy zebrać te gluty, bo z tymi oczywiście nic się nie da zrobić. Więc chodźcie tu, gluty. Wskakujcie, wskakujcie, Nie, gdzie mi tam lecisz, ty samobójco jeden? Ale większość glutów to są samobójcy, naprawdę. Lecą byle gdzie. No i teraz już prosta sprawa. Nic nadzwyczajnego. No, chodźcie tu szybciej. Wszystkie? Wszystkie. No. Jupi! No. I teraz możemy iść na dywan, czerwony dywan. Przygotuj się na zbliżenie. To jest fajna melodia. Strasznie mi się podoba.
O, tutaj jest sporo roboty. Mamy jakąś taką konstrukcję przyciskającą z naszymi glutami albinosami. Tu mamy pięknotkę. Tu mamy czerwoną rurę. A tu mamy jeszcze coś takiego. No, ale musimy najpierw pięknotkę przepuścić przez to. A jeszcze najpierw w ogóle ją stąd uwolnić. Uśmiech do kamery. Wszystkie wyglądacie fantastycznie. Czy ona w ogóle wie, dokąd prowadzi ta rura? Lepiej jej nie mówmy. Artysta malarz. Dlaczego nie? To jest wspaniały, lepszy świat. Dla glutów. Okej. Najpierw zbudujmy może tutaj coś, żeby ochronić naszą pięknotkę. Żeby nam nie spadła. Nie wiem, czy to wystarczy. O, myślę, że wystarczy. Teraz tutaj. W sumie nie wiem, czy można byłoby je po prostu tutaj przenieść. Musimy wywrzeć nacisk na ten przycisk, powiedzmy. Och, kocham tę melodię po prostu. Nie, chyba trzeba coś zbudować. O nie. O, o, o. Właśnie o to chodziło. Tak, i tu mieliśmy uratować naszą pięknotkę. Teraz musimy ją przetransportować troszeczkę w drugą stronę. Jeszcze jeden zielony. Okej. Teraz leci sobie do góry. Rozwala się na mniejsze. I teraz musimy zbudować wieżę do góry. Chyba trochę przesadziłam z tą konstrukcją. Się teraz kiwa, nieźle. A jeszcze jeden może wystarczy. Chyba nie. Szybko łapać drugi. O! Jeszcze jest tu jakiś świetlik gdzieś. Jakiś zielony jeszcze.